Dom wydawniczy Rebis przedstawia Frank Herbert. Dzieci Duny. Przełożyli Marek Marszał i Andrzej Jankowski. Czyta Miłogostreczek. Dla Bew z miłosnym oddaniem ceniąc jej urodę i mądrość, gdyż to ona naprawdę zainspirowała mnie do napisania tej książki. Autor. Nauki Muadiba stały się polem do popisu dla doktrynerów, zabobonników i fałszywców. On nauczał harmonii bytu, filozofii, która pozwala człowiekowi podjąć wyzwania wiecznie zmieniającego się wszechświata. On głosił, że ludzkość ciągle się rozwija, podlega ewolucji, której nie ma końca głosił, że ewolucja ta zachodzi według zmieniających się reguł, które znane są tylko wieczności. Jak można fałszywym rozumowaniem grać z taką istotą rzeczy? Zdaniem Mentata, Duncan Idaho. Na bordowym dywanie, zaścielającym surową skałę jaskiniowej podłogi, pojawił się krążek światła. Ja żył się bez widocznego źródła, jakby samoistniejąc jedynie nawiązanej z przyprawowych nici bordowej okrywie tkaniny. Myszkujący krążek, około dwucentymetrowej średnicy, sunął zygzakiem to wydłużając się, to znów kurcząc. Napotkawszy ciemnozielony skraj łóżka, podskoczył i rozpłynął się po posłaniu. Pod zielonym kocem leżał rudowłosy chłopiec o pucołowatej jeszcze po dziecięcemu buzi i pełnych wargach figura daleka od tradycyjnej czerstwej suchości fremeńskiej ale i nie nalana wodą jak obcoświatowiec krążek światła musnął zamknięte powieki i chłopiec się poruszył światło zgasło Teraz było słychać tylko miarowy szmer oddechu i w tle nikłe, kojące kap, kap, kap. Kropli wody spadających do basenu łownego z ukrytego wysoko nad jaskinią oddzielacza wiatru. Światło powróciło do komory nieco większe, jaśniejsze o parę lumenów. Tym razem dało się coś powiedzieć o jego źródle i wędrówce. Zakapturzona sylwetka wypełniała sklepiony otwór na krańcu komory i tam brało ono swój początek. Znów krążyło po pomieszczeniu, badając, szperając. Była w nim jakaś utajona groźba, jakieś wzbierające rozdrażnienie. Ominęło śpiące dziecko, przysiadło na siatce wlotu powietrza w górnym narożniku, poświdrowało wybrzuszenia zielono-złotych kobierców łagodzących twardość skalnej ściany. Po chwili zgasło znowu. Szelest szaty zdradził, że zakapturzona postać przemieściła się i stanęła po drugiej stronie sklepionego wejścia. Znający porządki wsi czy tabr, bez trudu by się domyślił, że to musi być Stilgar, jej najb, a zarazem opiekun osieroconych bliźniąt, które pewnego dnia obejmą schedę po ojcu, polu Muaddibie. Stilgar często sprawdzał kwatery bliźniąt, zawsze zaczynając od komnaty, w której spała Ganima, i kończąc tutaj, w przyległym pomieszczeniu, gdzie mógł się upewnić, że nic nie zagraża leto. Stary dureń ze mnie, pomyślał Stilgar. Obrócił w palcach chłodny korpus szperacza i schował urządzenie do kieszonki w szerokim pasie. Chociaż użyteczny, szperacz go drażnił, był wyrafinowanym produktem imperium, służącym do wykrywania dużych, żywych obiektów. W królewskich sypialniach wykrył jedynie śpiące dzieci. Stilgar wiedział, że jego myśli i emocje są jak światło szperacza. Nie mógł powstrzymać niespokojnego strumienia świadomości. Akurat tym kierowała jakaś wyższa siła, kierowała Stilgara do tej chwili, w której wyczuwał zogniskowane niebezpieczeństwo. Tu krył się magnes przyciągający sny o potędze z całego wszechświata. Tu kryły się doczesne bogactwa, świecka władza i ów najpotężniejszy ze wszystkich mistycznych talizmanów, boskie źródło religijnej spuścizny Mładiba. W tych bliźniętach Leto i jego siostrze Ganimie tkwiła przerażająca moc. Dopóki one żyją. Muadib, choć martwy, żyje w nich. Te dziewięciolatki nie są zwykłymi dziećmi. Są żywiołami natury, obiektami czci i strachu. Są dziećmi pola Atrydy, który został Muadibem, Mahdim wszystkich fremenów. Muad'Dib wywołał erupcję ludzkości. To z tej planety, niosąc swoją żarliwość, Fremeni runeli przez zamieszkany wszechświat dżihadem, falą religijnego władztwa, które zasięgiem i wszechobecnym panowaniem zostawiło ślad na każdym globie. Jednak dzieci Muad'Diba są tylko ludźmi, pomyślał Stilgar. Wystarczyłoby dwa razy pchnąć nożem żeby wyciekło z nich życie ich woda wróciłaby do plemienia w krnąbrnym umyśle Fremena aż się zagotowało od tego pomysłu zabić dzieci Muadiba ale Stilgar z wiekiem nauczył się orientować w meandrach własnej świadomości znał pochodzenie tej strasznej myśli przychodziła od lewej dłoni przeklętego nie od prawej błogosławionego. Ajat i burhan życia nie miały dla niego wielu tajemnic. Dawniej był dumny, mieniąc się Fremenem, mając pustynię za przyjaciółkę i nazywając w myślach swoją planetę Duną, a nie Arrakis, jak oznaczano ją na wszystkich gwiezdnych mapach Imperium. Jakie proste było wszystko, kiedy nasz Mesjasz był tylko marzeniem. Odnalazłszy naszego Mahdiego, otworzyliśmy wszechświat na chmarę mesjanistycznych rojeń. Teraz każdy lud zniewolony dżihadem marzy o nadejściu przywódcy. Zerknął w głąb ciemnej sypialni. Czy gdyby mój nóż uwolnił tych wszystkich ludzi? Uczyniliby mnie mesjaszem? Leto niespokojnie wiercił się na posłaniu. Fremen westchnął. Nie poznał dobrze dziadka chłopca, po którym ten nosił imię, ale wielu mówiło, że moralna siła Muaddiba tam właśnie miała swoje korzenie. Czy owa przerażająca prawość ominie teraz pokolenie? Nie znajdował odpowiedzi na to pytanie. Sić-Tabr jest moja, myślał. Ja tu rządzę, jestem naibem fremenów. Bez mnie nie byłoby Muaddiba, a co do bliźniąt, przez czani, ich matkę, a moją krewniaczkę, moja krew płynie w ich żyłach. Tkwię w tym razem z Muaddibem czani i całą resztą. Co myśmy zrobili z naszym światem? Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego takie myśli nachodzą go po nocy i dlaczego budzą takie poczucie winy. Skulił się pod płaszczem z kapturem. Jawa była całkiem inna niż sen. Przyjazna pustynia, dawniej rozpościerająca się od bieguna do bieguna, zmniejszyła się o połowę. Mityczny raj bujnej zieloności napawał go lękiem, nie przypominał tego zmarzeń. Stilgar wiedział, że tak jak zmieniła się jego planeta, tak i on sam się zmienił. Stał się człowiekiem dużo bardziej wyrafinowanym niż niegdysiejszy przywódca Siczy. Był teraz świadomy wielu rzeczy, sztuki rządzenia państwem, i rozległości skutków najbłahszych decyzji, jednak postrzegał tę wiedzę i to wyrafinowanie jako warstewkę po złoty na żelaznym jądrze swojej prostszej, bardziej zdeterminowanej świadomości. I to dawniejsze jądro odzywało się w Nim, domagając powrotu do czystszych wartości. Bieg jego myśli zaczęły zakłócać poranne odgłosy siczy. Ludzie kręcili się już po jaskini. Przeciąg owionął mu policzki. Fremeni pootwierali grodzie i wychodzili w ciemność przed świtu. Przeciąg był tyle oznaką beztroski, co znakiem czasów. Mieszkańcy jaskini nie przestrzegali już tak reżimu wody jak za dawnych dni. Bo i po co, skoro na planecie odnotowano deszcze? skoro widuje się chmury, skoro gwałtowna powódź po ulewie zalała i zabiła ośmiu fremenów w Wadi. Przed tym zdarzeniem wyraz to pielec nie istniał w języku diuny. Tyle, że to już nie jest diuna. To Arrakis. I wstaje brzemienny w wypadki dzień. Jessica, matka Muadiba i babka królewskich bliźniąt, Wraca dzisiaj na naszą planetę. Dlaczego właśnie teraz kończy swoje dobrowolne wygnanie? Dlaczego przedkłada niebezpieczeństwa Arrakis ponad sielankę Kaladanu? Były też inne powody do niepokoju. Czy odgadnie jego rozterki? W końcu to czarownica Bene Gesserit po najgruntowniejszym szkoleniu. No i matka wielebna całą gębą. Takie kobiety są bystre i niebezpieczne. Czy każe mu się nadziać na własny nóż, jak skończył obrońca umykańca? Czy usłuchałby mnie? Zastanowił się Stilgar. Uciekł od odpowiedzi wspominając kańca. Planetologa, który pierwszy zamarzył o przemianie pustynnej diuny w życiodajną zieloną planetę. Jaka się właśnie rodzi. Kains był ojcem Liet Kainsa, ojca Czani. Bez Kainsa nie byłoby zielonego marzenia, Czani, królewskich bliźniąt. Postęp tego kruchego łańcucha zdarzeń przerażał Stilgara. Jak doszło do naszego spotkania w tym miejscu? Jak się połączyliśmy? W jakim celu? Czy mam położyć kres temu wszystkiemu, zniszczyć tę wielką kombinację? Stilgar miał pełną świadomość, że zmaga się ze straszną pokusą. Mógł dokonać wyboru, mógł się wyprzeć miłości i rodziny, aby zrobić to, co najb musi czasami zrobić powziąć śmiertelną decyzję dla dobra plemienia. Z jednej strony taki mord. Oznaczał najczarniejszą zdradę i okrucieństwo zabić zwyczajne dzieci. Ale z drugiej, te dzieci nie były zwyczajne. Spożywały melanż, uczestniczyły w siczowych orgiach, zapuszczały się na pustynię po piaskową troć i oddawały innym rozrywkom fremeńskiej dzieciarni, i zasiadały w Radzie Królewskiej. Dzieci tak małe, a tak mądre, że zasiadały w Radzie. Może i były dziećmi z ciała, ale z doświadczenia były stare jak świat, urodzone z pełną pamięcią genetyczną, przerażającą świadomością, która oddzieliła je i ich ciotkę Aliję od wszystkich innych ludzi. Nie jeden raz i niejednej nocy Stilgar przyłapywał się na tym, że jego myśli krążą wokół owej odmienności wspólnej bliźniętom i ich ciotce. Nie jeden raz budził się z dręczących snów i z niedośnionymi koszmarami przychodził tutaj do sypialni bliźniąt. Jego rozsterki nabrały teraz ostrości. Brak decyzji sam w sobie jest decyzją. O tym wiedział. Dzieci i ich ciotka przebudzili się w łonie matki i wchłonęli wszystkie wspomnienia przodków. Zadecydowało o tym uzależnienie od przyprawy uzależnienie ich matek Lady Jessica i Chani. Lady Jessica urodziła syna Muaddiba, zanim popadła w uzależnienie, natomiast Alia przyszła na świat już po tym. To było jasne z perspektywy czasu. Niezliczone pokolenia z planu eugenicznego Bene Gesserit doprowadziły do Diba, ale zgromadzenie żeńskie nigdzie nie uwzględniło melanżu. Och, czarownice wiedziały o tej możliwości, ale bały się jej i nazywały to złym duchem. To był najbardziej przerażający fakt zły duch musiały mieć powody do takiej oceny. A skoro orzekły, że Alija jest złym duchem, to samo musi dotyczyć bliźniąt, ponieważ czani też była uzależniona, jej ciało przesycone przyprawą, a jej geny w jakiś sposób dopełniły geny Muadiba. Myśli Stilgara pogrążyły się w zamęcie. Nie ulegało wątpliwości, że bliźnięta zaszły dalej niż ojciec, tylko w którą stronę? Chłopiec oznajmił, że potrafi być swoim ojcem. I dowiódł tego. Jeszcze jako maluch, leto ujawniał wspomnienia, które miał prawo zachować jedynie Młodzip. Czy i inni przodkowie? Wyczekują w owych przepastnych korytarzach pamięci, przodkowie których przekonania i zwyczaje stwarzają niewyobrażalne zagrożenie dla żyjących ludzi? Złe duchy, powiadają święte czarownice Bene Gesserit, a jednak łakną genotypu tych dzieci. Czarownice chciały mieć plemniki i jajo bez budzących niepokój ciał dawców. Czyżby dlatego Jessica przybyła właśnie teraz? Wprawdzie zerwała ze zgromadzeniem, wziąwszy stronę swego księcia, ale ludzie gadają, że powróciła na łono Bene Gesserit. Mógłbym zakończyć te wszystkie mrzonki myślał Stilgar jakie by to było proste. Ale znowu zdziwił się sobie, że może rozważać taki wybór. Czy bliźnięta Muad Diba są winne rzeczywistości, która niweczy marzenia innych? Nie, są tylko soczewkami, przez które pada światło odsłaniające nowe kształty we wszechświecie. Zagubiony zwrócił się myślą ku podstawom fremeńskiej wiary. Dzieje się wola Boga, nie próbuj jej przyspieszać. Bóg wskazuje drogę, tylko niektórzy z niej schodzą. Właśnie religia Muaddiba najbardziej niepokoiła Stilgara. Dlaczego uczynili Muaddiba bogiem? Po co deifikować kogoś, o kim wiadomo, że jest z krwi i kości? Złoty eliksir życia Muaddiba zrodził biurokratyczne monstrum krępujące ludzkie życie. Władza złączyła się z religią i łamanie prawa stało się grzechem. Sfont bluźnierstwa snuł się jak dym wokół każdego wystąpienia przeciwko rządowym dekretom. Występek buntu rozniecał piekielne ognie i pełne pychy osądy. A jednak to ludzie tworzyli owe rządowe dekrety. Stilgar ze smutkiem pokręcił głową, nie zauważywszy, że w królewskim przedpokoju do porannych zajęć zeszła się służba. Przebierał palcami po rękojeści krys noża za zapasem, dumając nad symbolizowaną przez broń przeszłością i wspominając, jak niejednokrotnie solidaryzował się z buntownikami, których niewydarzone rebelie zgnieciono na jego rozkaz. Żeby chociaż wiedział, jak uwolnić umysł od zamętu, jak przywrócić mu prostą filozofię noża. Ale wszechświata się nie cofnie. Ta olbrzymia machina pruje naprzód przez szarą odchłań niebytu. Zabiwszy bliźnięta, jego nóż tylko odbije się echem w tej odchłani, motając nowe złożoności, które przewiną się w historii rodzaju ludzkiego, tworząc nowe fale chaosu i wodząc ludzkość na manowce nowych form ładu i nieładu, Stilgar westchnął, uprzytomniając sobie, że wokół trwa krzątanina. Tak, ci słudzy przedstawiają pewien ład, ustanowiony wokół dzieci Mładiba. Żyją od chwili do chwili, stawiając czoło wszelkim pojawiającym się koniecznościom. Najlepiej pójść w ich ślady, najlepiej stawić czoło temu, co przychodzi. Kiedy już przyjdzie, powiedział sobie, po czym dodał: Jeszcze jestem sługą, a moim panem jest Bóg miłosierny, litościwy. I zacytował w duchu: Zaprawdę, nałożyliśmy im pęta aż po brodę, przeto ich głowy są uniesione, i postawiliśmy barierę przed nimi i barierę za nimi, i przykryliśmy ich zasłoną prze to ich oczy nie widzą tak było zapisane w starej fremeńskiej religii Stilgar skinął głową to że człowiek widzi przewiduje nadchodzącą chwilę jak to robił Muadib dzięki swoim oszałamiającym wizjom przyszłości przydaje życiu nowego wymiaru stwarza nowe pola dla decyzji Wolność od pęd. Tak, to mogło oznaczać kaprys Boga. Jeszcze jedną złożoność nie do pojęcia dla zwykłego człowieka. Zdjął palce z rękojeści. Mrowiły go od ucisku. Ostrze, które niegdyś lśniło w ziejącej paszczy czerwia, zostało w pochwie. Wiedział, że nie dobędzie już noża. Żeby zabić bliźnięta, powiedział decyzję. Lepiej zachować tę jedną z dawnych cnót, którą nadal się szczycił wierność. Lepsze złożoności, które wydają się poznane, niż złożoności nie do pojęcia. Lepsza teraźniejszość, niż marzenie o przyszłości. Gorycz w ustach mówiła Stilgarowi, jak jałowe i ohydne potrafią być niektóre marzenia. Dość, dość już marzeń i snów.